Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus ruszył naprzedzie, zdążając do Jerozolimy. Gdy przyszedł w pobliże Betfage i Betanii, do góry zwanej Oliwną, wysłał dwóch spośród uczniów, mówiąc: idźcie do wsi, która jest naprzeciwko, a wchodząc do niej znajdziecie ośle uwiązane, którego nikt jeszcze nie dosiadł. Odwiążcie je i przyprowadźcie tutaj. A gdyby was kto pytał, dlaczego odwiązujecie, tak powiecie: Pan go potrzebuje. Wysłani poszli i znaleźli wszystko tak, jak im powiedział. A gdy odwiązywali ośle, zapytali ich jego właściciele: czemu odwiązujecie ośle? Odpowiedzieli: Pan go potrzebuje. I przyprowadzili je do Jezusa, a zarzuciwszy na nie swe płaszcze, wsadzili na nie Jezusa. Gdy jechał, słali swe płaszcze na drodze. Zbliżał się już do zbocza Góry Oliwnej, kiedy całe mnóstwo uczniów poczęło wielbić radośnie Boga za wszystkie cuda, które widzieli. I wołali głośno: błogosławiony Król, który przychodzi w imię Pańskie. Pokój w niebie i chwała na wysokościach. Lecz niektórzy faryzeusze spośród tłumu rzekli do Niego: Nauczycielu, zabroń tego swoim uczniom. Odrzekł: powiadam wam, jeśli ci umilkną, kamienie wołać będą. W niedzielę palmową wspominamy wydarzenie uroczystego wjazdu Jezusa do miasta świętego, Jerozolimy. Możemy dziś wejść w tę ewangeliczną scenę i poczuć tę samą euforię, która towarzyszyła tamtym ludziom na widok Mesjasza, Króla, wjeżdżającego na osiołku w bramy Jeruzalem. Radosny śpiew Hosanna jest prorocką zapowiedzią triumfu Chrystusa i Jego powszechnego panowania w sercach ludzkich. To nie jakiś spektakl, ale autentyczna radość z doświadczenia obecności i bliskości Boga, a jednocześnie partycypacja w radości Nowego Jeruzalem, w radości Królestwa Bożego. Radość jest darem Ducha Świętego. Ten, kto posiada Ducha Bożego, jest człowiekiem radości i pokoju. Lęk arystokracji Izraela i podejmowanie próby uciszenia tłumu są znakiem ich poddania księciu tego świata. Strach i smutek są owocami wchodzenia w dialog ze złym duchem. Rozpoczynamy Wielki Tydzień, którego kulminacyjnym punktem jest męka, śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa. Chociaż te dni będą przepełnione zadumą, nie będą napełniać nas smutkiem, ale radością. Krzyż dla chrześcijanina nie jest już drzewem hańby, ale rajskim drzewem życia. Adorując Wielki Piątek, krzyż, będziemy to czynić z powagą, zadumą, ale nie z żalem i smutkiem. Przecież wiemy, że jest to znak zwycięstwa, a nie porażki, triumfu życia nad śmiercią. Ucieszmy się zatem z faktu, że przez paschalne misterium Chrystusa zostaliśmy zbawieni i w darze otrzymaliśmy Ducha Świętego, Ducha radości i pokoju.